Teoria spiskowa Iranu. Ostrzegają przed prowokacją Izraela szef irańskiego MSZ. Izrael szykuje atak na amerykańskie bazy w Iraku, by wciągnąć USA w wojnę. Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Javad Zarif oświadczył w sobotę, że izraelscy prowokatorzy szykują atak na amerykańskie siły w Iraku, by wciągnąć USA w wojnę przeciwko Iranowi w ostatnich dniach prezydentury Donalda Trumpa. Nowe informacje wywiadowcze z Iraku wskazują, że izraelscy agenci prowokatorzy planują atak przeciwko Amerykanom, stawiając odchodzącego Trumpa w trudnej sytuacji z fałszywym casus belli, napisał Zarif na Twitterze. Szef irańskiej dyplomacji poradził amerykańskiemu prezydentowi, by strzegł się pułapki, bo jakiekolwiek fajerwerki obrócą się przeciwko Ameryce. Siły USA w Iraku były wielokrotnie celem ataków bojówek związanych z Iranem. Po jednym z nich w styczniu 2020 roku Amerykanie zabili w Bagdadzie dowódcę irańskich sił specjalnych Al-Quds generała Kasema Sulejmaniego. W środę USA wysłały na Bliski Wschód dwa bombowce B-52, zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Według agencji Reutersa miał to być pokaz siły, mający zniechęcić Iran do zaczepnych akcji.